dalszym ciągu słuchamy Ewangelii świętego Mateusza, czwartej części tej Ewangelii. Ewangelii, w której Jezus wypełnia to, co wcześniej zapowiedział. Aby dobrze zrozumieć liturgię słowa, warto przyjrzeć się już temu, co mówi Izajasz w pierwszym czytaniu. Pada tam konkretne pytanie. Kto należy do wspólnoty z Bogiem? Czy o tym, że ktoś należy do Boga, mają decydować pochodzenie, miejsce urodzenia, czy konkretna przynależność do narodu? No Izajasz mówi jasno, że nie, że Bóg jest Bogiem wszystkich narodów. A w Ewangelii będzie to bardzo dosadnie widać. Bardzo często Jezus pokazuje wiarę tych, którzy tej wiary nie powinni okazywać, czy po których nie powinniśmy się spodziewać wiary. Tak będzie z przypowieścią o Samarytaninie, którego przecież Żydzi powinni unikać, omijać z daleka. Jezus tak przechodzi przez Samarię. To Samarytanka przy studni rozmawia z Nim i to jej wyjawia prawdę o sobie jako Bogu. Przychodzi w pogranicze Tyru i Sydonu. Przychodzi do krainy po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego. Jezus nie stroni od pogan. Co więcej, pokazuje bardzo często wiarę pogan. Zobaczmy postawę setnika, dowódcy wojska rzymskiego, poganina, rzymianina, centuriona. Jezus uzdrawia sługę tego setnika ze względu na wiarę setnika. Pokazuje wiarę tych, po których tej wiary byśmy się nie spodziewali. A jednocześnie krytykuje, czy pokazuje postawę tak bardzo odległą od Boga, od wiary. Postawę może czasem pobożną, zachowującą prawo, ale będącą zupełnie z dala od Boga. Postawę faryzeuszy, uczonych w piśmie, postawę Izraela. Jezus jest członkiem narodu wybranego. Urodził się w rodzinie żydowskiej i został posłany, by głosić Ewangelię Żydom pośród Żydów. Podobnie mówił o tym święty Paweł w zeszłej niedzieli, gdy wyjaśniał, że jego powołanie to głoszenie słowa najpierw swojemu narodowi. Mówi o tym często w swoich listach, że jest Żydem, że zachowuje wszystkie przepisy prawa żydowskiego. Ale jednak Żydzi odrzucili Jezusa. Odrzucili dobrą nowinę, którą głosił święty Paweł, co sprawiło, że on wyrusza do pogan, którzy przyjmują Jezusa jako swojego mistrza. A więc dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus spotyka się z kobietą kananejską, a więc z poganką. I na początku wydaje się, jakby nie chciał usłyszeć głosu tej kobiety proszącej o konkretną pomoc. Na początku jakby nie słyszał głosu jej, a potem pokazał ogromną jej wiarę. Ona, okolice Tyru i Sydonu, a więc północ Izraela, czy na północ od Izraela, kobieta kananejska, poganka, wychodzi i woła do Jezusa, a dokładnie w języku greckim to słowo to nie tyle wołanie, co rozdzierający krzyk, bardzo potężny głos, taki z głębi serca. Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Ten tytuł, Panie, oznacza już wyznanie wiary. Pan, Kyrios, to ten, który jest stwórcą, który jest potężny, który ma władzę. Synu Dawida, a więc znowu tutaj słowo, które mówi o wyznaniu wiary w to, że Jezus jest Mesjaszem. Mesjasz przecież zgodnie z zapowiedziami miał być synem Dawida. Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, bo moja córka jest ciężko chora, nękana przez złego ducha.
I dziwić może ta odpowiedź Jezusa. Ewangelista zapisuje, on nie odezwał się do niej ani słowem. Tak jakby w ogóle jej nie słyszał. Ona krzyczy, rozdzierający krzyk z głębi serca. Na to podeszli uczniowie i mówią, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Odpraw ją. Na to Jezus, jestem posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. Wydaje się, że ta odpowiedź powinna być satysfakcjonująca dla tych, którzy go słuchają, którzy idą za nim, dla Żydów. No właśnie, jest posłany do Żydów. Poganie powinni być zupełnie odsunięci. A ona jest bardzo wytrwała. Uczniowie krytykują ją, chcą uciszyć. Jezus mówi, że posłany jest tylko do narodu wybranego, a ona pada do nóg Jezusowi, czyli znowu wyznaje wiarę, że On jest Bogiem, bo oddaje Mu pokłon i mówi, Panie, a więc znowu powtarza ten tytuł boski, dopomóż mi. Znowu przychodzi, tak bardzo wytrwale. To może być obraz każdego z nas, takiej naszej wytrwałości w proszeniu Jezusa o cud. Choćby byli lepsi od nas, silniejsi, mocniejsi, bardziej wierzący. Jezus, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że tak naprawdę ważne jest to, co jest w sercu. I też może być czasem tak, że nam się wydaje, że no jesteśmy w Kościele, przeżywamy wiarę, modlimy się, uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii, chodzimy do spowiedzi, a więc jakby też z założenia już jest wszystko dobrze. A inni, którzy się nie modlą, to są jacyś tacy gorsi, ci niewierzący są tacy, że warto ich odrzucić, czy ci, którzy myślą inaczej, są godni potępienia. Tak jak ta kobieta. Uczniowie mówią, Panie, odpraw ją. Przecież powinni mieć w sobie taką pasję ewangelizatora i powiedzieć, Panie, zobacz, krzyczy, uzdrów. A oni mówią, odpraw. Spotykamy ludzi, o których też tak powiemy, którzy czasem przychodzą do Jezusa, spotykają nas w zakrystii, w kościele, na różnych spotkaniach. I my mówimy swoją postawą, nie musimy nic mówić ustami, ale swoją postawą mówimy, Panie, odpraw ją. Przestań się drzeć, idź, odejdź. Jezus zdaje się pokazać to samo wobec tej kobiety, co i uczniowie. Mówi, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. To może tak nawet brzmieć trochę jakoś obraźliwie. Takie Jezus, który się wywyższa, pokazuje tak bardzo radykalnie, że ci Żydzi to są te dzieci, a poganie to jak psy. Ciekawe, czemu tak robi? Myślę, że to jest pewna gra, może pewna ewangelizacja uczniów Jezusa. Bo oni pewnie, gdy on to powiedział o tych psach, o tych szczeniętach i dzieciach, to ucieszyli się. Pomyśleli, o, to właśnie jest to, co mówiliśmy. Panie, odpraw ją. I właśnie to odprawia. Właśnie ją odprawia. Właśnie pokazuje, jak ona bardzo jest odległa od tego, co ma być naszą misją. Ale na to kobieta dalej nie ustaje. I mówi, Panie, masz rację. Ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. I tutaj ona pokazuje dalej swoją wytrwałość i pokazuje głęboką wiarę, że nawet ja wiem, że jestem daleko, ja wiem, że nie zachowuję prawa żydowskiego, że nie przestrzegam tych wszystkich modlitw, nie znam się na tym, wiem, że jestem odległa. Ale nawet wtedy, choćby jakiś okruszek, ale wiem, że mogę skorzystać z Twojej mocy. I to może być postawa każdego z nas. Wiem, że jestem daleko, wiem, że mógłbym lepiej, mógłbym mocniej wyznawać wiarę, więcej się modlić, więcej wierzyć, działać dobra, walczyć o miłość, o swoją czystość, o swoją świętość. Jestem może daleko, ale wierzę, że chociaż okruszek, że coś dla mnie też się znajdzie. I na to Jezus mówi prawdę. Wreszcie tam wydaje się, że jakby tak trochę próbował przypodobać się uczniom, którzy nic nie rozumieją. A teraz mówi,
Jakby czekał na to. Dobrze wiedział, do czego prowadzi ta rozmowa. Z jednej strony chciał uformować serce tej kobiety, a z drugiej chciał pogłębić rozumienie swojej misji wśród swoich uczniów. I mówi, o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Pamiętacie, kiedy Piotr się zaczął topić na jeziorze, Ewangelia sprzed tygodnia, to Jezus powiedział, jakże małej wiary jesteś, człowieku małej wiary. A do tej kobiety mówi, wielka jest twoja wiara. To ciekawe, Piotr, który jest członkiem wybranego narodu, chodzi przy Jezusie, zna Pisma i słucha Jego słowa, jest świadkiem Jego cudów i nie potrafi wielkiej wiary w sobie wytrzesać. Zresztą nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, jak będziemy czytali to w Ewangeliach. O niewiasto, wielka jest twoja wiara. Chwali wiarę tej kobiety, jej wytrwałość, jej po prostu głębie serca. Nie tylko pobożność, bo tej nie miała, tej nie znała. Nie tylko przepisy prawa, bo ich nie znała, nie przestrzegała. Twoja wiara, to co się dzieje w twoim sercu. I ta kobieta osiągnęła to, o co prosiła. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Może być w nas takie przekonanie, że gdy jesteśmy przy Jezusie, jak mówiłem, to już wystarczy. Że należymy do jakiejś tradycji chrześcijańskiej, katolickiej. Tak było z Żydami, z Izraelem. Samo to jakby miejsce, w którym jesteś, to jeszcze nic nie znaczy. Ważna jest twoja postawa serca, ważne jest to, co ty z tym robisz i jak bardzo blisko jesteś we wspólnocie, w czymś, co jest żywe, w czymś, co trzeba pielęgnować, odnawiać. To nie jest proste. Piotr usłyszał, małej wiary jesteś człowieku. Kobieta, poganka, okazała się być wielkiej wiary. Tak Jezus powiedział, że większej nie widział w Izraelu. Cóż ta dzisiejsza niedziela powinna nam powiedzieć? Żebyśmy się dobrze zastanowili, na ile jest w nas pobożność i taki święty spokój z powodu tego, że jesteśmy katolikami, a na ile jest w nas wiara w moc Jezusa. Przeżywamy różne trudności, choroby, niepowodzenia, te duchowe i fizyczne. Na ile jest w nas wiara tej kobiety, która posuwa się do tego, że jesteśmy wytrwali, że potrafimy mimo niepowodzeń iść i dalej wołać, dalej być przy Jezusie. I na ile właśnie w nas jest taka postawa, w której odrzucamy innych, wykluczamy, myśląc, że my jesteśmy lepsi. Jak uczniowie, którzy każą Jezusowi odprawić tę kobietę. Niech dzisiejsza niedziela, ta liturgia słowa pomoże nam w takim głębszym przyjściu do Jezusa, ale także w takim pełnym miłości spojrzeniu na drugiego człowieka.